Aha, żeby wam nie mieszać. Węzły jakby dzielimy na skrajne i pośrednie. No nie skrajne, jak sama nazwa mówi, wiążemy na początku liny. Spotkacie się przede wszystkim z wyblinką na drzewie i ze skrajnym tatrzańskim. Na drzewie, na kamieniu, to jakby na wyprawie bardzo często się robi tak, że otwór jaskini jest tam, a my, żeby nie bić dwóch spitów stanowiskowych, albo nie wiercić dwóch, to wiążemy o jakąś turbowantę, po prostu taki kamień jak ten, obwiązujemy całą liną, wiążemy skrajnego, zaraz wam pokażę i leci się do dziury, tam się tylko kierunkowego i jedną kotwę wbija. Że to jest jakby stanowisko, to ten bezwzględnie bezpieczny punkt, a następne punkty to już są jakby przypinki. Bo tak to by trzeba było dwie kotwy zawiercić i no już szkoda baterii. A to na wyprawach ten skrajny bardzo często się używa. A poza węzłami skrajnymi są węzły pośrednie. To są te wiązane w połowie liny, służące do przepinek. I pośredni może służyć do jednego i drugiego, ale ja wam na razie pokażę tylko ten do przepinek. Zaczynamy go wiązać jak zwykłą kluczkę, czyli po prostu przeplatamy. Robimy zwykły supeł. Teraz odwracamy to w dół. O, w ten sposób. I wyciągamy do góry ten pierwszy zwój, który jakby musicie sobie zapamiętać, że to nie ten, który idzie wprost do obciążanej liny, tylko ten, który i wychodzi z tego ucha, czyli ten o, no nie? I teraz jak to sobie wyciągniemy do góry, mamy pośredni. On jest taki właśnie troszeczkę trudniejszy do wytłumaczenia, ale jak każdy sobie spróbuje.